okiem trackera, a w dzisiejszym odcinku jak zwykle trochę mojej gadaniny, jak zwykle. No cóż, tak też można, jak widać u nas w Polsce można wszystko. Czy to jest samochód przystosowany do przewozu takich rzeczy? Czepiam się, nie? Jak zwykle, kurde, jak zwykle Kubica się czepia, nie? Oprócz tego, że zwiedzimy parę fajnych, ciekawych miejsc, trochę sobie poprzypominamy, trochę sobie porozmawiamy na temat jakichś tutejszych realiów. Taka prawda. Także zapraszam bardzo Was serdecznie na trasę z trackerem, okiem trackera. W tym odcinku zajmiemy się jeszcze... No cóż, różnymi rzeczami. Nie będziemy się, że tak powiem, zagłębiać w różne rzeczy takie typowe, ale chciałbym zrecenzować jeden kanał na YouTubie. Tak sobie właśnie myślałem, że ruszać tych największych w moim przypadku byłoby trochę takie dziwne, ale że ogólnie dziwne rzeczy robię, także myślę, że ruszymy gościa. Mianowicie facet, który trzyma, mi się wydaje, cały rynek gier komputerowych u nas w Polsce, Remigiusz Rok Maciaszek. Ogólnie znajdujemy się w miejscu, które nie jest tak bardzo przypadkowe dla mnie, ponieważ znajdujemy się na parkingu niedaleko, który nazywa się bodajże Gołębia Góra, o ile pamiętam. Także tutaj, w tym miejscu, dokładnie tam u góry za mną z tyłu, w roku 96, jadąc na święta Bożego Narodzenia z moją rodziną, na tej górce tutaj, co jest z tyłu u góry, specjalnie mam tam kamerę trochę wyżej, żebyście widzieli drogę. Nie wiem, czy drogę widzicie na kamerze, ale podejrzewam, że widzicie barierki. Właśnie tutaj u góry, na tej gołębiej górze, to się tak chyba nazywa, w zimie wpadliśmy w poślizg, dokładnie gdzieś na tamtej stronie, i uderzył w nas autobus relacji Bytów-Lęborg, poranny. Wpadliśmy w poślizg, pojechaliśmy bokiem i autobus, o właśnie jedzie autobus. Oczywiście to nie taki autobus, to był autosan wtedy, a to jest Zielczy, o ile dobrze patrzę, ale w każdym razie symboliczna sprawa, też PKS Bytów uderzył w nas bokiem, zostałem ranny, byłem w szpitalu w Bytowie, wszystkim, na szczęście nikomu się nic nie stało, wszyscy przeżyliśmy ten wypadek, ale miejsce dla mnie symboliczne, można powiedzieć, także cóż, trzeba będzie po prostu jechać dalej, a to miejsce jedynie wspominać. Ale ogólnie miejsce na piknik na stanie super. Pomyśleć, że tam na górze, wyżej, o moje włosy, doszło do tragedii. Jedziemy dalej. A więc okiem trackera. Ostatnio recenzowałem Wam kanał Marka Malmana. Bardzo się cieszę, że tak fajnie przyjęliście te recenzje. Oczywiście zaraz rozmowa na temat wędkarstwa, te sprawy, bardzo miło i przyjemnie, no bo przecież nie ma nic przyjemniejszego od wędkowania, przecież kurczę, to jest takie nie dla niektórych nudne, ale przeważnie bardzo fajne hobby. Moje osobiście, można powiedzieć, też. Ale o czym jeszcze chciałbym w tym okiem trackera? Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na polskie drogi. Dawno już nie jechałem, już ostatnio jechaliśmy w lecie. No cóż, powiem Wam szczerze, doświadczenie póki co podpowiada mi, że intuicja mi też podpowiada, no do Chojnic mamy 49 km, że za dużo tu się nie zmieniło od czasu, kiedy jechaliśmy ostatnio. Mam nadzieję, że jednak moje słowa się w G obrócą i po drodze naprawdę ani, że tak powiem, jednego takiego solidnego fest odcinka tandetnego nie spotkamy. O czym jeszcze chciałbym z Wami mówić w tym weekendzie z trackerem? Mianowicie... weekend z trackerem. W zasadzie weekendu z trackerem nie było teraz, bo rzeczywiście nie jestem w trasie, ale też się cieszę, że ten weekend z trackerem, który zamieściłem, że się Wam po prostu podobał. Także tak, powiemy sobie o sytuacji na polskich drogach. Pokażę Wam obwodnicę Wrocławia jeszcze raz, ale to później. Pokażę Wam, co jeszcze Wam mogę pokazać. Miejsca, w których przeważnie... Pokazałem Wam już miejsce czarne na mapie mojej, że tak powiem, historii. Ciemną plamę. Mianowicie cudem uszliśmy z tego wszyscy z życiem.
Chciałem Wam też, czyli tak, sytuacja polskie drogi, lekka historia, trochę Wam powiem na temat tej trasy, którą nieraz w życiu po prostu przebywałem. Przydałoby się jakiś kanał na YouTubie zrecenzować, ten, co ja często oglądam. Jak już wspomniałem, chciałem zająć się, znaczy zająć się, wspomnieć tylko jedynie pana Remigiusza Maciaszka. To jest gościu, który oczywiście zna go cały internet, szczególnie młodzi ludzie. To jest facet, który tworzy, który robi recenzje, gameplaye gier komputerowych na peceta i chyba na inne platformy też, nie jestem pewien. Ponieważ nie interesuje mnie tak bardzo jego, że tak powiem, jego działalność jako recenzera gier komputerowych, bo nie interesuje mnie to i od razu mówię, jeżeli chodzi o gry komputerowe, jestem sam graczem, ale jego recenzji nie oglądam. Bardziej podobają mi się jakieś takie jego rozmyślenia, rozważania, bo uważam, że to jest gościu mega inteligentny i potrafi fajne rzeczy powiedzieć. Szanuję go za dwie rzeczy i dlatego daję mu 9 gwiazdek na 10. Nie 10, bo po prostu nie podoba mi się, nie lubię oglądać, jak ktoś gra w gry komputerowe, bo od tego ja idę do sklepu, kupuję grę i sobie gram, tak? No ale niektórych dzieciaczków, tak jak u gimnazjalnym, to interesuje, młodzież to interesuje, także no... Ja szanuję każdego, także i nawet za to, bo w sumie lepiej, żeby dzieciak siedział przed komputerem niż coś innego robił. Ale w każdym bądź razie tak, szanuję go za dwie rzeczy, dlatego 9 gwiazdek. Przede wszystkim, po pierwsze, za te jego tutoriale, które tworzył, które pokazywał, jak się robi filmy. Dzięki temu ja robię filmy takie, jakie robię. Dzięki temu ja odkryłem Corela, dzięki temu ja zajmuję się obróbką dźwięku, także nieraz jest straszny wiatr, albo nieraz są straszne trzaski, ale wy tego nie słyszycie, bo ja to obrabiam tak, jak pokazał ten facet. Także to trzeba powiedzieć, bo i po prostu polecić ten jego... nie polecić, bo on nie potrzebuje mojego polecenia, bo to jest facet, który ma tyle set tysięcy subskrypcji, że to ja jestem dla niego taki malutki, nie? Ale nie o to chodzi, ja nie chcę wcale go recenzować. Ja tak samo jak pokazałem Marka Malmana, gdzie Marek naprawdę, słuchajcie, tworzy mega, że tak powiem, wielkie produkcje i swoimi subskrypcjami mógłby mnie połknąć. Tak, rok mógłby mnie połknąć, dwa razy wypluć i, że tak powiem, jeszcze piaskiem posypać. Także nie o to chodzi, nie chodzi o recenzję na plus czy minus, chodzi o działalność. Dlatego osobista tracker lista na drugim miejscu rok, ale nie dlatego, że lubię, jak recenzuję gry, bo to mnie nie interesuje, ale uważam go za mega inteligentnego faceta i naprawdę fajnie, że robi coś dla innych typowo, że tak powiem, tak jak dla mnie zrobił, czyli znalazłem jego tutorial, trochę się pouczyłem. Także i tworzę takie filmy, jakie tworzę. Także to bym chciał powiedzieć właśnie o panu Rock Alone 2K, czyli Remigiusz Maciaszek. 9 gwiazdek i drugie miejsce na osobistej takiej liście mojej w programie Okiem Trackera. O tu patrzę, trzeba bardziej. Oha. No, ale nie, ale pogra poważnie. Drugie miejsce. Tak, już się zaczyna, słuchajcie, slalom gigant przed Chojnicami, 20 parę kilometrów, droga lekko poklejona, ale to wygląda gorzej jak moje szyby. Nie no, ja nie mogę tak kręcić takimi szybami, ludzie. Znowu droga przed Chojnicami, słuchajcie, kolejne na kolejnie, nic nie zrobione, kompletnie nic, nie wiem, na co chłopaki czekają, no ale tak się właśnie kiepsko jedzie i nic tutaj nie ma, że tak powiem, przyjemnego. No widoki fajne, no słoneczko świeci, ale co z tego, jak kolejne na kolejnie.
muszę iść, słuchajcie, kupić coś do szyb, bo przecież nic nie widzę, a cały czas od tego wosku. Szyby są od jakiegoś czasu od tego wosku i nawet nagrać nic nie mogę, bo widać normalnie smugi takie na szybach. Także jestem tu na stacji paliw, idę coś kupić. Jakieś ściereczki takie mokre byłyby dobre. Także zobaczymy, coś mi tu sprzedadzą. Dobra, kupiłem jakieś chusteczki do mycia szyb. Trzeba w środku tą szybę porządnie umyć. Dałem dychę za 20 chusteczek, no ale co zrobić, kurde, jak trzeba, to trzeba. Mam nadzieję, że to zejdzie w środku, to cholerstwo. A kurde, jakoś tam schodzi, ale sam alkohol to w sumie jest z zewnątrz, no ale co zrobić, jak brudno jest w środku, nie? Nie wiem, jakim cudem tak się stało, co się stało, nie wiem. Dlatego pojęcia nie mam, to ten wosk chyba cały czas. Mam nadzieję, że trochę to zmyliśmy teraz. A jak nie, to idziemy jeszcze na zewnątrz i po prostu z tamtej strony, ale ja widzę, że kurde, chyba z tej to było. No też brudna chusteczka była, kurde. Na razie rzucam na ziemię, później porobię. Dobra, słuchajcie, jesteśmy teraz za Chojnicami. Droga idzie nawet dobrze, nie jest źle, mogło być gorzej. Na razie póki co, nie narzekając, bez większych ekscesów. Mam nadzieję, że paliwa nam starczy, zobaczymy, ile samochód pali. Ostatnio jak jechałem, wyszło mi gdzieś 5,5 litra na 100 km. Tym razem jedziemy bez jakiegokolwiek porządnego obciążenia, także zobaczymy, ile spali. Dobra, tutaj bach, niech to trochę przeschnie i zobaczymy zaraz, czy dobrze umyłem szybę, czy po łebkach. Dobra, o. Naklejka, kurde, nie chcę zejść, ale naklejki to znane są z tego, że nie chcą schodzić. Dobra, wydaje mi się, że szybę umyłem i że można jechać dalej. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jedzie się ogólnie. Jesteśmy teraz za Chojnicami. Jak widzicie, stanąłem na parkingu, żeby wymyć trochę, przemyć szyby. Bo naprawdę widzieć tutaj cokolwiek w tych szybach to był cud. No a jeszcze przed nami parę kilometrów, dopieramy 114 km przejechanych. Czy to dużo, czy to mało? Powiem wam szczerze, kiepsko. Jeszcze 400 km podejrzewam, że będziemy gdzieś na 22-23 tam na miejscu. Nie śpieszy się mi nigdzie, zupełnie mi się nigdzie nie śpieszy. Także zobaczymy, jak to tam dalej pójdzie. Na razie pogoda ładna, także możemy sobie spokojnie dalej jechać. Jedziemy w kierunku na Bydgoszcz na razie, 25. A ta 25 wygląda jak zwykła jakaś tam, powiedzmy, jakaś tam landówka, tak? A nie droga krajowa. Co zrobić? Zresztą, tak patrzę z drugiej strony, powiem wam tak szczerze, że nie pamiętam, żebym tędy jechał. To Kujawsko-Pomorskie. A, Sępólno. No dobra, no to wjedziemy dobrze. Dobra, Sępólno Krajeńskie. Teraz jesteśmy w miejscowości Zamarte. Tak, do Wrocławia mamy 367 km. Czyli byle do Wrocławia. Byle do Wrocławia. Ale oczywiście tędy na Wrocław nie jedziemy. Pojedziemy przez Wrześnię. Więc do Września. Tam jest krócej. Drogą numer 15. I tam jakoś się tam dostaniemy już, nie? Sanktuarium Matki Bożej. Ładne sanktuarium. Piękne. Duże przede wszystkim. Jak to wszystkie sanktuaria u nas w Polsce. Zobaczymy się później. No i napotkaliśmy na mały problem. Otóż droga na Konatno też ją zamknięta. Następnie skręć w lewo. I teraz problem, bo nie mogę się po prostu doczytać, czy ja mam po prostu lecieć na Bydgoszcz. Dalej prosto. Ona by chciała, żebym ja na Bydgoszcz leciał, a ja na Bydgoszcz nie polecę, ja bym chciał na Mrocze. Słuchajcie. Włączyłem kamerę dlatego, że chciałbym wyjaśnić pewną drobną sprawę i mam nadzieję, że powiedziane raz dotrze to po prostu do niektórych kolegów po prostu bardziej niż napisane, bo napisać można wszystko, czasami inaczej się zinterpretuje. Okiem trackera chciałbym wyjaśnić pewną rzecz, jak wygląda to moim okiem. Mianowicie chodzi o podejście do kierowców zagranicznych. Słuchajcie, zamknę dach, żeby mi szumiało. Słuchajcie, krótko, zwięźle i na temat. Zgadzam się z tym, że
Wszędzie trzeba pracować, to się zgadzamy wszyscy i wszędzie jesteśmy kierowcami, wszędzie trzeba jeździć, wszędzie trzeba dbać, rozumiecie, wszystko trzeba robić. To zgoda, ja się z tym zgadzam. Wszędzie trzeba pracować, ja tego nie neguję. Powiedziałem na filmie Weekend z Trackerem 4, że na zachodzie, na Skandynawii, czy gdziekolwiek indziej kierowca jest pan kierowca. I z tego się nie wycofam, chociażby nie wiadomo nawet kto mi co pisał. Że bajki mówię, że wymyślam, że nasłuchałem się na parkingach. Obojętny, słuchajcie. Pracowałem w Skandynawii trochę czasu. Łącznie ponad 2,5 roku. Nie tylko w transporcie. Bo i przetwórstwie rybnym miałem jeden epizodzik. Nieważne. O tym nigdy nie mówiłem. Nie było takiej potrzeby, ale po tym jak nie wyszło mi z firmą transportową w Szwecji, zająłem się przez chwilę pracą w przetwórstwie rybnym. Nie jeżdżąc już normalnie tam, zostałem tam dłużej, pracowałem w przetwórstwie rybnym. Słuchajcie, wiem, znam i socjal, jeżeli chodzi o Skandynawię, o podejście pracy do pracownika. Fakt faktem, użyłem słowa pan kierowca, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że z szacunku do naszego zawodu. Nie uważam pan jako panicho, że przyjeżdża panicho, rozwalony, słuchajcie, i nic nie robi. Nie. Tutaj kolega z fajnym bardzo logo Scani, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ja mam na komórce, to może źle widziałem. Trochę pomyliłeś kolego, nie to chciałem ci powiedzieć, nie to chciałem powiedzieć ludziom. Mi chodziło tylko o to, że kierowca skandynawski przyjeżdża, przeważnie jest wyszkolony, przeważnie jest wyposażony bardzo dobrze i przygotowany do tego, że ewentualnie może tam mieć rozładunek. Dochodzi przecież do tego, że w Niemczech niekiedy, w Niemczech, bo w Polsce rzadko się widzi, że chłopaki mają z tyłu na drzwiach podwieszony wózek widłowy, tak? Zresztą na jakikolwiek wózki jezdne, tak jak się pytałem ostatnio, potrzeba po prostu papierka na to. I tylko o to mi chodziło, nie o to, że kierowca na Skandynawii przyjeżdża i nic nie robi i nie tego. I to właśnie to są takie niedopowiedzenia. Trzeba solidnie się w to wszystko wsłuchać i wtedy wiadomo, co autor chciał powiedzieć. Ja oczywiście nie uważam się za nieomylnego, ja tylko po prostu tam byłem. Długi okres czasu, fakt faktem, jeździć 10 lat na Skandynawię, a siedzieć tam na Skandynawii, tak jak ja siedziałem, ciutka różnica jest. Ja zdaję sobie sprawę, że pewnie mam tyle lat może jak niektórzy koledzy jeżdżą, ale po prostu dość się bardzo tym interesowałem i dużo rozmawiałem z kierowcami. No nie, po prostu nie dam sobie niektórych rzeczy wmówić. Może faktycznie gadam bzdury. To jest, słuchajcie, do każdego indywidualna sprawa, jak do tego wszystko każdy podejdzie. Zgadzam się z każdą racją. Zgadzam się z tym, że wszędzie trzeba zapieprzać. To się zgadzam. Z tym, że tylko jeżeli chodzi o różnicę w socjalu, nawet różnicę w wypłacie, jest ona po prostu znaczna i różnica w podejściu do człowieka. Także o to mi tylko chodzi. Nie chodzi mi o to, że na Skandynawii pan kierowca nie rozładowuje, bo pan kierowca co prawda nie jest od rozładunku, ale pan kierowca skandynawski, pan kierowca niemiecki, pan kierowca angielski, pan kierowca norweski, holenderski i jeszcze inny pan kierowca. Jeżeli coś ma takiego zrobić, jest do tego odpowiednio wyszkolony, odpowiednio przygotowany i, że tak powiem, odpowiednio ma to zapłacone. Jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, no to w takim bądź razie jest problem, bo został oszukany, ponieważ powinien na to dostać pieniądze, bo spedycja za to płaci. Zresztą Trackmaniak pisał o tym pod jednym z moich filmów i jeżeli ja nie jestem wiarygodny jako człowiek, który ma 30 lat i prawie 10 lat przejechanych za kierownicą, prawie, bo niecałe 10, no to w takim bądź razie może Trackmaniak, który już kupę czasu na pewno jeździ. O to mi tylko chodzi. To jeżeli chodzi właśnie o to podejście. I tylko o to mi chodziło. Nie o to, że pan kierowca, że nic nie robi, że się nie czułeś panem kierowcą, na przykład jak tam przyjechałeś. No fakt, nie czułeś się, może się nie czułeś, jak jeżeli na przykład wszedłeś do firmy, tak jak ja ostatnio, i o tym właśnie mówiłem w ostatnim weekendzie z Trackerem, że dostałem te... bo tylko mówiłem weekendzie z Trackerem. Wziąłem ten wózek i miałem nim rozładowywać, patrzyłem się na niego, kurde, jak idiota, bo nie wiedziałem, co z tym zrobić, a chłopaki śmigali, kurde, i faktycznie mieli na to papier, bo pytałem. Język angielski może nie znam perfekt, ale znam. Dość często podchodzę, dość często pytam. No, ja się nie wstydzę do nikogo podejść i zagadać. Rozmawiałem kiedyś z Francuzem, z Vos Logistik,
był zły na Polaków, że roboty im podbierają. Normalnie mi to powiedział, słuchaj, ja do ciebie osobiście nic nie mam, ale wy przyjechaliście na zachód i robotę nam, Francuzom, Holendrom zabieracie. Powiedział mi. Nie powiedział mi tego oczywiście, znaczy no, nie był złośliwy, no starał się nie być złośliwy, ale na tym właśnie rzecz polega, że właśnie trzeba rozmawiać i trzeba słuchać. Ja nie zamykam się, może usłyszałem niektóre rzeczy na parkingach. No, może i usłyszałem. Tylko, że kolego, ja słyszę też inne rzeczy. Ostatnio siedziałem, jadłem sobie obiad na promie i ja wszędzie naokoło słyszę, że ktoś kogoś. I chłopaki między sobą gadają. I ty równie dobrze też o tym wiesz, że odsetek zadowolonych kierowców w Polsce jest bardzo mały. Bardzo mały. Zadowolonych nie dlatego, że muszą jeździć, powiedzmy, że niezadowolonych, że ma ich w domu. Nie, bo to są przeważnie chłopaki, co kochają kierownicę. Tylko odsetek, że tak powiem, ludzi źle opłacanych i gdzie się pracodawca spóźnia z kasą. No słuchaj, no rozmawiałem jakiś czas temu właśnie z tym Władkiem. Bardzo fajny facet z Lęborka, kupę lat doświadczenia, miał kiedyś swój samochód. No nieszczęśliwy wypadek, już nie jeździ. Nie jeździ swoim samochodem, bo jeździ u Niemca. No przecież naprawdę, spotkaliśmy się raz w restauracji Różana. No powiedział, że no Marcin, co najmniej 20 lat za późno wyjechałem. Także no podejście jest inne. Faktycznie jest się zawsze fizolem, tak? No bo jesteśmy fizolami, nie oszukujmy się, pracownicy fizyczni. Zawsze pracownik fizyczny ma gorzej od tego biurowego, pomimo tego, że pracuje na niego, tak? Ale no, słuchajcie, realia inne, socjal inny. Mogę powiedzieć, zobaczcie, ile w Niemczech trzeba przepracować, żeby mieć emeryturę. Już pomijam ten fakt, żeby mieć jakieś dodatki. Żeby mieć dodatek na dziecko, zaraz łąkę, rozłąkowe wszystko. Czy nie mam racji? Mi tylko o to chodzi. Mi nie chodzi o to, że ja, nie wiem, jakąś rewolucję chcę zrobić albo coś. Nie. Ja sam nic nie zrobię, ja sobie mogę pogadać. Ja sobie gadam, bo lubię gadać. Ja sobie tworzę program na YouTubie, bo lubię to robić. Tylko, że o to właśnie chodzi, słuchajcie, że ja na to się nie godzę. Jeżeli są chłopaki, co lubią dostawać kasę na raty, albo faktycznie, bo też tak może być i tak ich szanuję, co udało im się dostać do firmy transportowej jakiejś i oni w tej firmie transportowej faktycznie są raz, że szanowani, dwa, że kasa się nie spóźnia, kasa co dziesiąty postawa wyższa od najniższej, bo będą mieli fajne emerytury później. Zgadzam się. Tu mi jakiś kolega pisał, bardzo fajnie napisał, że ma 2,5 podstawy plus za fracht. Okej, fajnie masz, kolego. Przynajmniej nie będziesz siadł na emeryturze. O to mi tylko chodzi. O to ja się nie zgadzam. A ja się z tobą zgadzam, że pan kierowca musi załadować i rozładować. Bo musi. To jest robota. Tylko, że musi. Musi, nie musi. Trakmaniak pisał pod moim filmem, na czym to polega. I z nim się mi na przykład nie zgodzić, no... Ja zawsze zgadzam się po prostu, no Boże Święty. No jeżeli nie rozładujesz, będziesz stał. Aż wreszcie ktoś przyjdzie się rozładować. Także... No także o to mi tego chodziło, żeby po prostu nie mówić, nie pisać czegoś, czego ja nie powiedziałem, bo tego nie powiedziałem. Po prostu wiem, na czym polega ta praca, też kupę lat już jeżdżę. Może faktycznie mniej jak większość tutaj z zacnych kolegów, bo ja mam szacunek do każdego kierowcy ciężarówki, nawet do takiego, co z nim się pogadać nie da i nawet już niejednokrotnie starsi kierowcy mnie nie to, że wyśmiewali, ale upominali, że zaczynam na pan. Także to nie jest tak, jak ktoś myśli, że ja coś takiego właśnie robię. Nie jestem żadnym mędrcem. Nie mam do ciebie o to żalu, że tak napisałeś, bo może to tak po prostu wyszło, ale ja mówię tylko o tym, co ja myślę i o tym, co ja bym chciał, żeby w moim zawodzie było inaczej. A na niektóre rzeczy, czyli na poniżanie, takie doświadczyłem teraz w tej firmie, nie pozwolę i sprawa jest w inspekcji pracy. Co prawda kiedy to wszystko ruszy i kiedy coś będę wiedział, tego nie wiem, ale mam nadzieję, że wydrę swoje i będzie mnie po prostu stać na to, żeby spokojnie poszukać sobie normalnej pracy. Bo tak jak mi tutaj Marcin napisał, teraz nazwiska nie pamiętam, Marcin, twojego, że trzeba porządnie prześwietlić firmę. Zgadzam się z tym, za każdym razem się zgadzam i też mówię w tym programie Okiem Trackera, że za każdym razem prześwietlam firmę. Ale co jest nie tak, dopiero wychodzi później. Pierwsze 3 miesiące są w porządku,
Następnie... Za 600 metrów skręć łagodnie w prawo. Następnie jest ciutkę gorzej, żeby później się osobiście już w ogóle... Znaczy, żeby się później w ogóle wszystko miało zawalić po prostu. No a ja nie mogę robić tak, jak większość, że kasa na raty i do widzenia, bo to nie w moim... Nie lubię tak, nie potrafię. Nie potrafię. Dobra, to tyle tego chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że zostałem dobrze zrozumiany. Nie chcę, żebyście zrozumieli źle, że ja coś tam pouczam. Nie o to chodzi. Nie zrozumcie mnie źle. Po prostu ja na niektóre rzeczy się nie zgadzam i nigdy się nie będę zgadzał. Także i też studiowałem i też studiowałem te życie na Zachodzie. Byłem i w Londynie, byłem i na Skandynawii. Byłem bardzo blisko wyjazdu na Islandię, ale no tam się nie liczy, bo nie pojechałem, oczywiście tak, to się zgadza. Także naprawdę chciałbym wam powiedzieć, że opłaca się tam jechać. I inne życie po prostu, inne życie. I tyle chciałem powiedzieć po prostu okiem trackera, jeżeli chodzi o te komentarze, które się pojawiły. Także... Zjedź z ronda. Także warto po prostu wiedzieć to, że tak po prostu ja tak uważam, bo nie dlatego, że się nasłuchałem na parkingach, tylko dlatego, że byłem tam, za 200 metrów, widziałem, skręć w prawo. Żyłem tam i po prostu odczułem, jak to jest nawet, skręć w prawo. Jak to jest, słuchajcie, nawet pracować na zmywaku w Anglii, a jak to jest, że tak powiem, pracować w biurze w Urzędzie Gminy u nas na miejscu. Także to wszystko, jeżeli chodzi o ten wątek. Kolejne minutki naszej jazdy. Jesteśmy w Gnieźnie. To już jest taka, umówmy się, teoretycznie połowa trasy. Gniezno dobrze wspominam, bo nie to, że piękne miasto, bo naprawdę fajne miasto. Historyczne, że powiem w dodatku, to każdy z was po prostu wie. To jeszcze tutaj, na tym CPN-ie pierwszym, co jest wjazd od strony, tutaj jedziesz od strony Pomorza, nie od strony Poznania. Dobry to przyjeźdź dają, także pamiętam, że tutaj było fajnie. Nie będę tutaj wjeżdżał, bo chcę stanąć gdzieś na jakimś parkingu na poboczu, tak na oboczu trochę. Nie chcę stawać, rozumiecie, w centrum, ani nigdzie. Chcę sobie poleć trochę dalej. I parę słów o trasie. No, pomijając ten odcinek pierwszy, co był do Chojnic ode mnie, gdzie jechało się po prostu jak po tarce, to teraz jedzie się bardzo fajnie. Drogi są fajnie porobione, wszystko jest elegancko, nie ma co narzekać, także na spokojnie sobie po prostu człowiek jedzie. Przed chwilą dwa patrole policji po drodze, Janosik fajnie wychwycił, to znowu siada na Janosiku. Także sobie spokojnie jedziemy, za chwilę sobie stanę na jakąś pauzę, zrobię sobie takie pół godziny takiej labusi. Coś zjem, bo jestem głodny, tylko muszę znaleźć odpowiedni parking, a bardzo bym chciał taki leśny parking. Ale może na 15, jak się jedzie na Wrześnie z Gniezna, zaraz będziemy tam jechać właśnie, to może tam będą jakieś parkingi. Wiem, że jest jedno fajne miejsce, gdzie można fajnie zjeść, ale że mój ex-szef nie zapłacił mi jeszcze, rozumiecie, wypłaty za moją pracę u niego, jak odchodziłem, to no, nie oszukujmy się, nie mam gotówki i muszę płacić wszystko kartą, a tam raczej kartą po prostu nie zapłacę, bo no, po prostu trochę to inaczej, na innych zasadach po prostu działa. Po prostu no, nie mają po prostu terminalu do płacenia kartami płatniczymi, ale tutaj w Gnieźnie jest McDonald's, tak wiem, co pomyślicie. I tak właśnie łamie się, wiecie, z jednej strony kusi mnie normalnie, żeby do tego McDonalda wjechać, a z drugiej strony, że nie. Także nie wiem, co wybiorę. Powiedziałbym, że... No nie wiem, no wiem, że powinienem się odchudzać, ważę 97 kg. Przy moim wzroście 183 to jest jeszcze jednak jakaś nadwaga. No ale z drugiej strony, jak tak jadę i widzę ten napis McDonald's, to aż mnie tak... Nie wiem. Nie. Dam przykład młodym kolegom i nie wjadę do McDonalda. Chociaż fortunię taką... Nie.
pojęcia, jakbyśmy puścili strzałę do Marfisza, kanał Marfisz, wędkarstwo i przygoda. Puścimy strzałę. Nie mam co prawda słuchawek ani głośno mówiącego, ale mam taki dość głośny głośnik. Mam nadzieję, że Marka będzie słychać. Zapytałem się, co tam ciekawego u nich. Puściłem Markowi strzałę. On ma playa, także ma darmowe minuty. Zobaczymy, co tam tego. Co tam u Marka słychać ciekawego. Mam nadzieję, że będzie go słychać. Dobra, zadzwonimy do Marka Malmana z Marfisz TV. Zadzwonimy, nie? Puściłem mu już strzałę. Mam nadzieję, że zaraz oddzwoni. A! Jak na zawołanie. No dzień dobry, panie Marku. Okiem trackera, dwójeczka. Dzień dobry, witam. Dobry, dobry. Jak tam połów, panie Mareczku, co? Nie, na razie pracujemy tu z Marcinem. Próbujemy, wiesz, na taką gruzkę, taka tyłowy, która zaleciliśmy z tsunami. Ale nic, kompletnie zero zainteresowany. Nic w ogóle nie wierzę. Niedobrze, co? No, tak bywa, bo takie są ryby, czasami nie wierzę. No. No nic, ja sobie właśnie jadę i... No? Nie słyszę. Mówię, ja sobie właśnie jadę i tak pomyślałem, zadzwonię, zapytam, jak tam na rybkach. No właśnie nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, kurde, co? No. Ale szkoda, kurde, szkoda. A pogodę jaką macie? Super. Super pogoda? No, super, pogoda jest super. Aha, no dobra. No nie ma tylko do wiatru, to też trochę nie dobrze, ale jest ciepło, nie da się nie wygrąca. Aha, no to dobrze, to dobrze. To dzięki, panie Marfisz, za rozmowę. Po połamania kija, nie? Co? Nie pamiętasz? Nie, no ja jestem teraz w tym. W Jarocinie już, także wiesz, na południe Polski bardziej sunę. Dobra, to na razie, trzymaj się tam. Na razie. No, sorry, że kombinowałem z kamerą, ale słyszycie, głośnik cichy. Nie wiem w ogóle, czy Marka było słychać. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, czas na chwilę przerwy. Jesteśmy jakieś 40 km od Wrocławia. To w sumie niedaleko. Dla mnie najważniejsze było, żeby sprawdzić, ile to auto pali. O, lepiej. Ile to auto pali? No powiem wam szczerze, że nie mam wyznacznika, a to dlatego, że nie zalałem baku do pełna. Ale tak sobie liczę gdzieś, że niemało. To mi się za bardzo tak nie podoba, bo auto jest 1,4 pojemność, jest dość lekkie. No ale coś, kurde, na to wychodzi, że coś jest nie tak jednak z tym samochodem. Coś mi za dużo spalił paliwa. No zrobiłem to, prawda, 430 coś kilometrów. Fakt faktem, diesel mniej pali. Na dieslu się dalej przejedzie. No ale mam 40 litrów bak. Nie wiem, słuchajcie. Muszę jakieś kanapki użyć z bagażnika. Całe szczęście jakieś kanapki wziąłem. Picie. Dobra. Długo to nie będę siedział. W sumie zjem tylko te kanapeczki i będę leciał dalej. Zrobiłem sobie z serem. Także. O. Jednak. Moment. Jednak żyjemy w czasach, gdzie na stacjach paliw można wszystko kupić, ale jednak stare, dobre kanapeczki wzięte z sobą w podróż to jest super sprawa. Także czasami jednak lepiej wziąć,
niż potem bulić 5 zł za głupiego chodu doganiam. Masakra. Nic z tego nie wyszło. Powiem wam. Powiem wam, te lasy tutaj, gdzie jesteśmy w tej chwili, koło Trzebnicy, tutaj już nie, bo tu już są mieszane, widzę. Trochę bukowych, trochę innych. Klony widzę. Ale to nie jest chyba klon, ale nieważne. Ale tam dalej są typowo bukowe lasy. One są takie fajne. O kurde. One są takie fajne, słuchajcie. Takie rzadkie, takie przyjemne. I parkingi. O właśnie, parkingi, słuchajcie. Bokiem trackera to powiem. Na całej trasie 430 km. Od Chojnic aż tu, dopiero tutaj, przed właśnie Trzebnicą, zaczęły się parkingi leśne. A tak tylko na stacjach paliw ewentualnie mogliście się zatrzymać. Żadnego takiego parkingu, typowego parkingu nie było. Nie? I to nie jest dobrze, to nie jest dobrze. To świadczy tylko o tym, że te parkingi są albo likwidowane, bo ludzie brudzą, albo po prostu ich nigdy nie było, ale raczej były, bo pamiętam, że jeździłem tą trasą bardzo, bardzo często jak za młodego i można powiedzieć, że parkingi były obecne na tej trasie. Nie wiem, może faktycznie lasy się cofają się, bo robią lasy przy drogach. No nie wiem, ciężko powiedzieć. Za chwilę się jeszcze zobaczymy. Co prawda to jeszcze nie koniec, ale już coraz bliżej końca. Jesteśmy, tak jak wam pisałem na Facebooku, całkiem nie tak dawno i łączyłem się z wami przed tym ujęciem. Przed Trzebnicą cały czas. Mamy do przejechania jeszcze według Janosika. Wejdziemy do Janosika. Zobaczymy, ile on tam pokazuje. 140 km, czyli można powiedzieć, że jesteśmy już prawie przed Wrocławiem. Także w Trzebnicy byśmy zatankowali, albo ewentualnie we Wrocławiu. Zobaczymy, jak im się zapali Żyd. Ale to już jest lada chwila, a on się zapali, także... Słuchajcie! Cały czas jestem pod wrażeniem tego Janosika. Nie chcę tu robić reklamy, bo już mój film służy jako reklama jedna. Widziałem na stronie właśnie Janosika. Nie mam do tego może pretensji żadnych, bo nie uważam, że to była jakaś reklama. Ja po prostu jechałem sobie na wczasy, a że użyłem aplikacji Janosik. I uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna rzecz do jazdy. Pomocna bardzo. No to wiecie, no to dlaczego z tego nie korzystać, tak? Także, no prawie dojeżdżamy. Ten dzisiejszy dzień okiem trackera, muszę wam powiedzieć, był bardzo fajny. Przyjemnie się jechało, bez żadnych większych komplikacji. Auto idzie jak idzie, no trudno. Przejechałem na strzała 440 km powiedzmy. To i tak jest nic, bo jako kierowca ciężarówki robię nieraz... Znaczy nie na strzała, bo tam w 4.30 to przejedziecie najwyżej 280 km. No. No tak gdzieś będzie, także wiecie, no zależy jeszcze gdzie jedziecie, po czym jedziecie, po autostradach, po Polsce, wiecie, różnie to bywa. Także na razie póki co muszę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnie się jechało, bardzo fajnie Janosik ma wszystko opanowane. Niby jeszcze 2 godziny, 3 minuty i będę już na miejscu, no ale ja jeszcze tam doliczam, że na stacji paliw się zatrzymam, bo muszę za jakieś 50 zł zalać samochód. Także wiecie jak jest, no trzeba wszystko brać pod uwagę, a nie tylko taki typowy czas, który ta, że tak powiem, nawigacja pokazuje. Zresztą jak wiecie, znacie mnie, że ja na nawigacji mało polegam. Bardziej na mapie, na znakach i na intuicji niż na nawigacji. No, także jedziemy sobie na spokojnie. Już widzicie trochę taki półmrok, kamera i tak jakoś ładnie to wyświetla wszystko. To jest plus właśnie tej kamery. Powiedzieliśmy sobie dzisiaj o paru rzeczach. Połączyliśmy się z Markiem, który jest na rybach teraz akurat na Przelewicach z kolegą Marcinem. Miałem tam do nich zajechać, ale no nie wyszło, słuchajcie. Problemy z byłą firmą finansowe, nie ukrywam. Jak doskonale wiecie, jaka jest sytuacja. Jeżeli śledzicie fanpage'a, nic nie ukrywam.
Także no niestety do Szczecina nie udało mi się zajechać, ale jak będę wracał jeszcze raz w tę stronę, to mam zamiar podjechać właśnie do Marka Malmana i, że tak powiem, wybrać się z nim może gdzieś na jakieś rybki albo coś, ale niestety... Aha! Najważniejsze, okiem trackera. To wam właśnie chciałem powiedzieć, oczywiście bym przegadał i by nic z tego, że tak powiem, nie wyszło. Zapraszam was bardzo serdecznie już teraz w okiem trackera na filmy z serii Brothers Trackers. Już, że tak powiem, zapowiedź już poszła, ponieważ ja i mój brat będziemy jechać w podwójnej obsadzie. W polskiej firmie będę jechał, żeby nie było. W polskiej firmie będę jechał na umowę zlecenie, a mój brat w tej firmie zostanie. Także niech sobie tam pojedzie, pojadę z nim, pokażę mu wszystko co i jak, pokażę mu jak się wszystko wykupuje. Mam tylko nadzieję, że oczywiście, że ten kurde samochód będzie miał automatycznego toll collecta, bo jeżeli nie, no to firma nawet nie zasługuje na to, żeby się na nią patrzeć, bo to jest dla mnie po prostu żenujące, że firmy w dzisiejszych czasach jeszcze nie mają, tym bardziej jak się kręcą po Niemczech, nie mają toll collectów. Te maszyny już będą tak powoli odchodzić do lamusa, a wszyscy będą mieli automaty, ponieważ coraz więcej dróg landowych już jest podłączonych pod system toll collect i to nie jest wcale takie proste wycyrklować, która droga jest płatna, która nie. Także wiecie, a tam się później mandaty posypią. BAG tylko czeka i policaja na takich delikwentów, którzy nie znają się na takich rzeczach, na przykład jak mój brat. Dlatego właśnie zamierzam wyszkolić mojego brata i iść na kurs, uwaga, ADR przewozu paliw, że tak powiem, w cysternach. Dlaczego? Dowiecie się już niedługo, dowiecie się już wkrótce. Najbliżsi moi wiedzą, najbliżsi przyjaciele i że tak powiem, ludzie, z którymi mam kontakt i na Facebooku, i ogólnie reszta też przyjaciół, ale dalszych, dowiecie się, że tak powiem, w swoim czasie, będzie o tym film. Także muszę zrobić ten kurs, on trwa tam tydzień, niecały nawet, bodajże kosztuje chyba 800 zł, o ile dobrze pamiętam, patrzyłem ostatnio w Słupsku. Także trzeba go zrobić i trzeba po prostu ruszać na zachód. Właśnie rozmawiałem z tym facetem, jeszcze wam powiem tylko, który mnie zadzwonił w prawie tej pracy i mówi, że ma dwóch kierowców, potrzebuje mnie i mojego brata. A ja mam do niego, no niestety proszę pana, ja nie szukam pracy w Polsce, ale mój brat jak najbardziej zostałby u pana jeszcze na parę miesięcy pojeździć. Oczywiście nie powiedziałem parę miesięcy, powiedziałem, że zostałby u pana jeszcze pojeździć. Także no, nadzieja, że tak powiem, w gościu się obudziła. Tylko co to za... A wiecie co, tego wam nie powiem. Tego wam nie powiem, co mi powiedział. Ale nie powinien czegoś mi mówić. No ale dobra, nieważne. Może powiedział, może po prostu nie wiem, litość chciał wzbudzać, czy co, nie wiem. W każdym bądź razie jedziemy z bratem po 15. Zapraszam, już teraz was zapraszam w granicach 20 października, ale trochę później, na film z serii Brothers Trackers. To będzie bardzo fajna produkcja i na pewno wam się spodoba. Czy będzie kontynuowana? Może kiedyś. Na pewno będzie jeden odcinek, na pewno może nawet dwa odcinki będą, bo chcę, żeby to się pojawiło na moim kanale. Zobaczymy jak to wyjdzie, w każdym bądź razie na razie póki co taka krótka zapowiedź tego Brothers Trackers poszła. Tym bardziej, że mój brat dopiero zaczyna robotę. Nie chciałbym, żeby się przy kamerze tam nawet, słuchajcie, tremował, nie? Bo wiecie, to że ja jadę, robię jakieś błędy i wy mi to wychwytujecie później, no to ja to tam, wiecie, jestem tego przyzwyczajony. Z kimś tam lubię polemizować, lubię jak ktoś się ze mną nie zgadza. Nie lubię jak ktoś obraża, ale jak ktoś się ze mną nie zgadza, to nie jest dla mnie, broń Boże, obraza. Ja mogę swoje argumenty wytoczyć, on niech wytoczy swoje, nie ma problemu. Co prawda mój brat z krowiec pod ogólnie wypadł, ale dopiero zaczyna robotę. On się bardziej, że tak powiem, zajmował do tej pory ratownictwem medycznym. No ale wiecie jak to jest, słuchajcie, witamy w Polsce i niestety już się tym nie zajmuje, także ratownik medyczny będzie musiał zająć się trackerką. A póki co zawód trackera jest w Polsce bardzo dobrze opłacany, ale mało ludzi chce go robić. I nie dziwię się. Nie dziwię się. Dobra, jesteśmy w Trzebnicy.
ja powoli będę kończył okiem trackera. Powiem wam tylko jeszcze tak na koniec, że te tereny, w które jedziemy, oczywiście cały okiem trackera poświęcę. A widzicie? Ale na szczęście krótki, myślałem, że dłuższy. Cały okiem trackera poświęcę miejscowości, do której jadę. Także pokażę wam trochę miejsc, mam nadzieję, że wam się spodobają. Dzisiaj dopiero poniedziałek, który jest wtorek, także będziemy mieli jeszcze 2 dni na to, żeby się trochę porozglądać. Chcę wam pokazać wszystkie najfajniejsze miejsca w Szczytnej i myślę, że ocenić je. I kolejny kanał. A jaki? To się zastanowię. Mam parę kanałów, które chciałbym, że tak powiem, które wpłynęły jakoś na mnie osobiście, które mnie tknęły. Chciałbym, żebyście je też po prostu zobaczyli. Dobra. Nawigacja prowadzi prosto, ale Wrocław, Poznań jest tu. Po prostu w Trzebnicy zrobiono tutaj taką drogę, która praktycznie, no jest na mapach, ale nie stanowi w ogóle nic i nawigację, powiem wam szczerze, no głupieją, wszystkie prowadzą prosto. No to wystarczy tutaj pojechać, tu bach, bach i wystarczy, już jesteście na piątce, nie? Bo zaraz będziemy na piątce, bodajże, albo na ósemce, czy na piątce. No nie wiem, zaraz zobaczymy, przekonamy się. W każdym razie na Wrocław, o, już się zapalił tak zwany Żyd. 455 km, czyli te 500 km byśmy jeszcze przejechali na pół baku, czyli tak wychodzi około 1000 km na całym baku. Czyli powinniśmy przejechać tutaj z powrotem. Dobra, później zatankujemy, gdzieś koło Wrocławia zatankujemy za 50 zł, nie będę się, słuchajcie, piątka, tak dobrze mówię, piątka. Nie będę się, słuchajcie, tutaj zbytnio rozrzucał, ponieważ mam obiecany, że mi wleją paliwa trochę, jak będę jechał w drugą stronę z moją rodzinką. Bo wiecie, nie wiem, czy wy w ogóle wiecie, jaką my teraz pełnimy funkcję. Nie wiecie, ja wam powiem. My teraz pełnimy funkcję tak zwanego szofera dla gości weselnych, mojego brata. Tak, to trzeba być tego świadomym. Ja tu nie jadę, słuchajcie, z żadną inną misją, tylko zrobić tutaj kurs i zabrać mojego dziadka i moją babcię. No, gdzie zatankujemy sobie przed Wrocławiem. I tak na tym baku zrobiliśmy, na pół baku zrobiliśmy 456. Tak jeszcze liczę, że tej rezerwy jest na 40 km. No to liczmy, że 500 km na pół baku. No, powinniśmy za te 250 zł wrócić prawie w tej z powrotem. Czyli za 150 zł w jedną stronę. Tylko że całkiem co innego jest, jak jest full zatankowany samochód, a całkiem co innego jest, jak jest już do połowy zatankowany i wiecie, i wtedy jedziecie, to wtedy już zupełnie inna bajeczka, nie? Wtedy człowiek się martwi, że czasami samochód nie stanie, a jak przekroczy trochę pół baku, jak jest od fulla, no to tam się zupełnie inna gadka, nie? Dobra, jesteśmy na piątce i lecimy. Zajadę na taką stację paliw, zrobię tutaj taki mały zakup paliwa na 50 zł. Powinno być na 100 km. Przeliczmy. Do Szczytnej prowadź. Do Szczytnej. Także jeszcze trochę jazdy jest. Dobrze, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten dzień spędzony ze mną w moim samochodzie. Mam nadzieję, że ten okiem trackera jakoś dwójeczka wam też, że tak powiem, przypadła do gustu. Może nie była taka rewelacyjna, jak bym chciał, żeby wyszła, bo miałem zupełnie inne plany, żeby kręcić. No ale jak się jedzie samemu, nie ma się kamerzysty, ciężko jest, że tak powiem, nakręcić to, co by się chciało nakręcić. Ale i tak nie jest źle. Także dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w okiem trackera numer 3.